Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca, Reset Obywatelski. To jest audycja Trochę Jaśniej i wyjątkowo prowadzący, ponieważ dzisiaj mam przyjemność zastępować Kornela Wawrzyniaka. Redaktor dzisiaj pozwolił mi poprowadzić ten program, a właśnie za mną widzicie wyniki niespodziewanego głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu do dnia 2 września. Jest to sensacja dzisiejszego dnia. 229 posłów opozycji, łącznie z Jarosławem Gowinem i 5 jego posłami, przegłosowało właśnie odroczenie posiedzenia Sejmu, na którym miało odbyć się ważne bardzo głosowanie, którym żyła opinia publiczna. Nieco jaśniej, oczywiście, Anna Gryta, nieco jaśniej. Tak się nazywa ta audycja, drodzy Państwo. Szalony to dzień. Mamy teraz taką sytuację, że jak widzicie, dzisiaj będzie nam przez jakiś czas przynajmniej towarzyszyć obraz TVN24, co ma być naszym wyrazem solidarności z tym, co dzieje się w świecie dziennikarskim, a w moim przekonaniu wszyscy przyzwoici dziennikarze, którzy wierzą w to, że media muszą być wolne, pluralistyczne i niezależne i zróżnicowane. Wszyscy dziennikarze powinni się przyłączyć do protestu przeciwko forsowanej ustawie Lex TVN, która tak naprawdę powinna funkcjonować jako anty-TVN, bo to jest Lex anty-TVN. Także mamy niespodziewaną sytuację, wszystko się wydarzy dopiero w trakcie programu, dlatego też dzisiaj mam pewien problem z określeniem, kto będzie naszym gościem, ponieważ wszyscy posłowie obgryzają paznokcie, co po niektórzy, inni wiwatują. Generalnie są dość mocno zajęci i mimo że otrzymuję różne informacje prosto z Sejmu, to nie wiem, czy uda mi się zaprezentować różne opinie na żywo danych posłów, ale za to będę miał cały czas rękę na pulsie i postaram się Wam na bieżąco, drodzy Państwo, relacjonować. Program w założeniu miał wyglądać zupełnie inaczej. O 16:30 miało dojść do głosowania nad ustawą i wedle moich mocnych ustaleń wszystko wskazywało na to, że ta ustawa Lex TVN zostanie przegłosowana w Sejmie i trafi do Senatu, który ma 30 dni na to, żeby się nią zająć, ewentualnie jakoś ją zmienić. No, niemniej jednak stało się inaczej i to, co się działo przy pierwszych 3 głosowaniach, które poprzedzały Lex TVN, pokazuje, że prawdą jest to, co pisałem już w październiku ubiegłego roku w tekście Runął mit wielkiego stratega. Jarosław Kaczyński i jego różne wpadki z między innymi z ustawą o, nie ustawą, tylko to już chory kraj, ale z decyzją Trybunału Julii Przyłębskiej, która, jak wszyscy wiemy, nie zdarza się być odmienna niż oczekuje prezes Jarosław Kaczyński. Chodzi oczywiście o znany werdykt realnie zakazujący aborcji w Polsce. I co się stało, drodzy Państwo? No, nagle okazało się, że zjednoczona opozycja, w przeciwieństwie do zjednoczonej już tylko z nazwy prawicy, zjednoczonej prawicy, która rozpadła się po tym, jak usunięto Jarosława Gowina z rządu, a on sam wystąpił wśród swoich posłów i zapowiedział, że wychodzi z koalicji. No więc ta zjednoczona prawica już nie jest zjednoczona i jak wszystko wskazuje, będzie miała poważne problemy ze zgromadzeniem niezbędnej
większości. Teraz mamy taką sytuację, że do godziny 19.15 ma trwać przerwa, drodzy Państwo, w związku z czym wciąż nie jest powiedziane, jak sytuacja będzie rozstrzygnięta. Na stole mamy takie możliwości, jak no skandaliczne, ale jednak już kiedyś trenowane w Sejmie, trenowaną w Sejmie reasumpcją głosowania. Podobno widziano Marka Suskiego, który nie tylko upadł, co odnotował internet z pewnym przekąsem, ale także zbierał podpisy pod jakimś wnioskiem i to właśnie może być wniosek o reasumpcję głosowania. Zobaczymy, że zobaczymy, co się wydarzy o godzinie 19.15. Na razie obrazy, które widzicie za mną, to tylko wyraz mojej solidarności ze stacją, która ma swoją linię. Jest to linia nieprzychylna z pewnością Prawu i Sprawiedliwości, a Zjednoczonej Prawicy no już trochę mniej, bo bardzo dużo tam ostatnio było występów polityków Porozumienia, którzy wydawali się być takimi statecznikami w tej koalicji. No ale co będzie dalej, będziemy się dowiadywali na bieżąco. Ja jestem trochę zaskoczony tym scenariuszem, który rozwija się na naszych oczach i ciągle nie wiadomo, czym się skończy. Gdybym miał się zakładać, to a przypominam, że komentuję to jako osoba, która no, poświęciła sporo czasu, żeby poznać no, meandry duszy Jarosława Kaczyńskiego, to bym powiedział, że prawdopodobnie dojdzie do reasumpcji głosowania i PiS będzie starał się za wszelką cenę to rozwiązanie, które forsuje bardzo twardo przyjąć. Także pokażą to najbliższe minuty. Póki co bardzo Was proszę o Wasze komentarze, bo chciałbym, żebyśmy o tym podyskutowali w ogóle, o przede wszystkim o tym, od czego zacząłem. To znaczy widać wyraźnie, że ten mit wielkiego stratega, człowieka, który przewiduje 2 lata naprzód i tak dalej, no bezapelacyjnie się skończył. Ale nie znaczy to, drodzy Państwo, że skończyła się już Zjednoczona Prawica. Ano nie, to znaczy Zjednoczona Prawica się skończyła, ale nie znaczy to, że skończyła się władza PiS-u w Polsce. I o tym, jak ona może wyglądać, jaka jest cena poszczególnych kompromisów, poszczególnych frakcji, czy ta cena jest zawsze dla Jarosława Kaczyńskiego do przyjęcia. Będziemy o tym rozmawiać i porozmawiamy sobie o poszczególnych frakcjach, które Jarosław Kaczyński kaperuje do już niezjednoczonej prawicy po to, żeby uzyskać większość. Jak widzicie, emocje są wielkie, duchota, burza nadchodzi. Ja się rozpływam, ale nie w zachwytach. Także bardzo teraz poproszę naszego drogiego realizatora o to, żeby dał mi chwilę odetchnąć, żebym też się zorientował. Dzisiaj będzie trochę więcej tych przerw, żebym na bieżąco mógł przekazywać Państwu, co się dzieje i jakie osobiście otrzymuję przesłuchy. A zanim ta melodia nam umili czas, żebym mógł się trochę jeszcze zorientować w tym, co się może wydarzyć za minut 5, ale Jarosław Kaczyński ma swój własny czas, więc to może się równie dobrze wydarzyć za 55 minut. Tutaj przerwy i terminy Sejmu zwoływania zależą tylko od jednego człowieka, to się raczej nie zmieni. Także musimy mieć jakąś tolerancję. Ja tylko przypomnę Państwu, że będziemy rozmawiać i będziemy prowadzić trudną i nieprzyjemną dla polityków rozmowę dzięki temu, że systematycznie setki i tysiące ludzi wspiera Reset Obywatelski. Dzięki temu możemy do Was nadawać niezależnie od widzimisię jakichkolwiek sponsorów i mocodawców, których większość mediów
Ma. Naszą producentką jest Aneta Miłkowska. Bardzo dziękuję pani Anecie, że dzisiaj produkuje nieco jaśniej. I teraz poproszę drogiego Piotra, naszego realizatora, o chwilę muzyki i zaraz już do was wracamy. A przypominam, że dyskutujemy o tym, jakie są ceny poszczególnych frakcji, które mogą kaperować, mogą zostać skaperowane do Jarosława Kaczyńskiego, albo też, i to też nie jest taka do końca freudowska pomyłka, mogą też kaperować innych. I tutaj wskazywałbym na Adama Bielana i o Adamie Bielanie, republikanach, rozpadzie porozumienia i Jarosławie Gowinie porozmawiamy już po naszej wspaniałej muzyce. Przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te w twoją myśl jeden raz. Panie Janie, wiem czasami co zrobić, kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem? Jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Odpowiedziałby się nie wychylać, iść tam gdzie tłum. Lecz ja nigdy nie umiałem pozbyć się moich marzeń. Bezkrytycznie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj,
poczuć, myśli palcz, a nie będzie źle. 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 Witam znowu, Radosław Gruca, Reset Obywatelski, nieco jaśniej w zastępstwie Kornela Wawrzyniaka, którego serdecznie pozdrawiam. Jak widzicie, ciągle solidaryzuję się z telewizją TVN, którą postanowił zgrillować obecny obóz rządzący, czytaj Jarosław Kaczyński i jego chęć do Polskiego Ładu, rozumianego jako sytuacji, w której nikt mu nie może podskoczyć, a Jacek Kurski wkręca ludzi, że żyjemy w kraju, krainie mlekiem i miodem płynącej, a jak wiemy, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Moi drodzy, czytam wasze komentarze w tym czasie. Najpierw chciałbym porozmawiać o tym, co chyba niektórych jeszcze poruszało, czyli o decyzjach Pawła Kukiza, byłego tak zwanego antysystemowca. My kiedyś mieliśmy z Pawłem Kukizem dość trudne rozmowy i relacje, szczególnie w przededniu wyborów, w których po raz pierwszy jego ugrupowanie, wtedy Kukiz 15, dostało się do Sejmu. I wtedy po sieci hulał taki wywiad, który realnie nie był wywiadem. To była moja rozmowa, w której próbowałem ustalić, jakie były relacje Pawła Kukiza z ówczesnym jeszcze szefem CBA, byłym policjantem CBS-u, Pawłem Wojtunikiem. I jakoś ta rozmowa zbulwersowała wielu jego fanów, ponieważ on ją umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych. No i rozmowa, która była rozmową, a nie miała być absolutnie wywiadem na żywo, nagrywaliśmy ją tylko, żeby ewentualnie użyć niektórych wypowiedzi, no została przedstawiona jako przykład dziennikarskiej, jakby to nazwać, niefrasobliwości, mówiąc delikatnie, a jeśli chodzi o objawy tego, co się stało później, to można to nazwać taką pierwszą nieśmiałą falą hejtu. Dostawałem zdjęcia moich dzieci, dostawałem różne zaproszenia. Zaproszeń było chyba koło kilkuset, ponieważ nagle kilkaset osób chciało mi powiedzieć, że jestem dno i wodorosty, to najmniej delikatne. Wtedy też Paweł Kukiz pisał o mnie Herr Gruca. No to piękne czasy były, kiedy Paweł Kukiz miał ze sobą jeszcze miliony Polaków, które uwierzyły mu jako antysystemowcowi, który, jak wiadomo, startował w wyborach prezydenckich. Później jego głosy najprawdopodobniej spowodowały, że prezydentem został Andrzej Duda, drodzy Państwo. Czytam wasze komentarze, moi drodzy. Chciałbym, żebyście skomentowali Pawła Kukiza i też zaraz pozwolę sobie podać kilka takich bardziej malowniczych komentarzy do jego zapowiedzi. Mianowicie, no Paweł Kukiz w swoim takim młodszykowskim stylu stwierdził, że zaraz będę wam to, moi drodzy, cytował. Generalnie stwierdził, że przecież nie tylko TVN jest w Polsce, jest jeszcze Polsat i są inne różne telewizje. I dlatego warto tutaj też zauważyć, że to właśnie telewizja Polsat była tą telewizją, której dziennikarze, jakby to powiedzieć,
powiedzieć delikatnie, niespecjalnie włączyli się w dyskusję na temat zapisów ustawy medialnej, ani pani Dorota Gawryluk, szefowa Polsat News, ani gwiazda tej stacji, zresztą wylansowana mocno przez TVN, bo mówię o panu Rymanowskim, który nie tylko był wieloletnim prowadzącym program Kawa na ławę, ale przede wszystkim też został dziennikarzem roku po tym, jak zrobił film dokumentalny dotyczący naszego znanego agenta, który no, brał też udział w aferze Olina. Jest, napisał też książkę Rosyjska ruletka. Może to pamiętacie. No jakoś dzisiaj już punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. O telewizji Polsat też już rozmawialiśmy kilkukrotnie z naszą częstą gościnią, czyli z redaktor Beatą Grabarczyk, która z kolei była kiedyś redaktor naczelną Polsat News 2. W związku z czym no, sytuacja jest taka, że maski opadły. O tych opadających maskach będziemy jeszcze rozmawiać w dalszej części programu. Poprosiłem oczywiście, żeby rękę na pulsie, podczas gdy ja będę z wami rozmawiał, drodzy państwo, trzymał redaktor naczelny Resetu Marcin Celiński. Moje wiadomości do posłów, a mam ich wielu znajomych posłów, nie dochodzą, czyli że oni gdzieś mogą być najprawdopodobniej poza zasięgiem. Jak pewnie się domyślacie, posłowie, którzy rozmawiają z mediami uczciwie, tak bym powiedział, są, korzystają z komunikatorów, więc jak nie są pod siecią, to jest problem z połączeniem się z nimi. Niemniej jednak, jeżeli dostanę te wiadomości na bieżąco, to będę z wami, drodzy państwo, się nimi dzielił, jak tam wyglądają emocje na ten moment w Sejmie. Niemniej jednak mogę wam powiedzieć, co myślę o Pawle Kukizie i o tym też, co się stało z tym wielkim ruchem, jaki Paweł Kukiz popełnił błąd, o jakich cenach jego się mówiło. On jest bardzo wrażliwy na swoim punkcie, wprawdzie mnie potem przepraszał. To była dość malownicza historia, ale może to już zostawię na pamiętniki, bo nie chodzi o prowadzącego i opowiadającego, tylko o meritum tego programu. A meritum tego programu dzisiejszego jest to, jaka jest cena polityków i jaką cenę jest w stanie Jarosław Kaczyński zapłacić ludziom, którzy będą mu dawać pojedyncze głosy. Ale żebyśmy zrozumieli, jak to skomplikowana jest sytuacja, pamiętajcie, że to nie jest tak, że taki kupiony głos jest gdzieś spisany intercyzą, bo na przykład testowany kiedyś przez Andrzeja Leppera w Samoobronie weksle, nie dają na weksle, które musieliby ewentualnie opłacać potem jego posłowie za zdradę, no, nie były dopuszczalne przez prawo i nie były wystarczającym straszakiem, więc budowanie takiej większości bez wyrzuconego Jarosława Gowina, który na pewno może liczyć na przynajmniej piątkę posłów, jest niezwykle trudne. I nawet właśnie Paweł Kukiz, który był przez niektórych taką ostatnią nadzieją na to, że uda się zablokować jednak Lex TVN, no, powiedział jasno, drodzy państwo, że Lex TVN będzie popierał i dlatego warto sobie przypomnieć, jaką drogę też przeszedł i za co, za jakie ustępstwa, tak to nazwijmy dyplomatycznie, w stosunku do swojej skromnej osoby, zdecydował się poprzeć nie tylko Lex TVN, bo Lex TVN jest w ogóle największym testem, zupełnie niepotrzebnym politycznie, realnie, chyba że, o czym za chwilę powiem, chyba że Jarosław Kaczyński, podobnie jak wielu publicystów prawicowych, postanowi zrzucić wszystkie maski i ku zdumieniu tych wszystkich, którzy odsądzali od czci i wiary na przykład Grzegorza Rzeczkowskiego, autora książki Obcym alfabetem, który wskazywał na rosyjskie tropy
afery taśmowej, przypomnę, nagrywanie polityków koalicji ówczesnej PO-PSL, głównie PO, w restauracji Sowa i Przyjaciele, na którym, co widzimy coraz wyraźniej, w myśl zasady kryminalistyki, koronnej zasady kryminalistyki cui bono, na którym korzysta nikt inny, tylko Władimir Władimirowicz Putin. Tak, proszę Państwa, prezydent Rosji, nie mówimy o Rosjanach, mówimy o Rosji jako o państwie, które jest rządzone totalitarnie i nie obrażamy Rosjan, nie próbujemy prowadzić odpowiedzialności zbiorowej, przeciwko której je zawsze występuje, tylko, moi drodzy, wskazujemy na to, że KGB-ista były Władimir Putin, swoje rozgrywki geostrategiczne prowadzi i ma tutaj wyjątkowego sojusznika nad Wisłą. Jeżeli ktoś czytał ze zrozumieniem książki Grzegorza Rzeczkowskiego, czy Tomka Piątka, czy też moje skromne publikacje, albo powtarzające się i coraz głębiej sięgające analizy Anny Mierzyńskiej, wie, że rosyjskie wpływy w naszym kraju są istotne, a ja też bardzo konsekwentnie od lat powtarzam, że korzyść ma tylko jedno państwo i Polska odgrywa rolę kogoś, czegoś, co ja nazywam rolą konia trojańskiego w Unii Europejskiej. Razem z Węgrami doprowadzamy do tego, że Unia Europejska trzęsie się w posadach i to, że sama Polska może opuścić Unię, to jest jedna rzecz. Nie wiem, jak to jest na Węgrzech, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać, ale już samo to, że jest jedno państwo, które kwestionuje fundamentalne zasady, które przyświecały integracji europejskiej, powoduje niezwykły ferment i różne procesy, które później same się napędzają. I tutaj najlepszym emblematycznym obrazem tego zjawiska jest właśnie sojusz Jarosława Kaczyńskiego z partiami, które są ostentacyjnie prorosyjskie, bo przypomnę, Marine Le Pen, skrajna prawica francuska, była finansowana z pieniędzy rosyjskich. Salvini z Włoch, też jeden z sojuszników Prawa i Sprawiedliwości, chodzi w koszulkach z Władimirem Władimirowiczem Putinem. Jestem przekonany, że większość Polaków nie ma zielonego pojęcia o tym, jakie są konsekwencje takich sojuszów i z kim w ogóle takie sojusze są zawierane. Na pewno nie dowiadują się tego z TVP Info. Jak wiecie, tam jest cenzura level hard. Wczoraj TVP zrobiło taką swoją wersję ataku, nie ataku, tylko zobrazowania TVN-u, zobrazowania samej siebie, to wyglądało na jakąś parodię. Pewnie wielu z Was widziało, jak Fakty TVN ręką redaktora Jakuba Sobieniowskiego pokazało swoim widzom, jak wygląda przekaz prorządowy, prorządowej telewizji, bez żadnego komentarza, tylko sklejając różne materiały, które dawały taką mozaikę jakiejś no, absolutnej propagandy, no tak to powiedzmy, no, zachwytów, jakichś teledyskowych ujęć, ciągle powtarzania rzekomo, czy to nie kompromitujących, ale w kontekście takim, jak są przedstawione, to kompromitujących wypowiedzi, oczywiście Fiocha Deutschland, Donalda Tuska, które leci jak w pętli w dzienniku, bo tylko to jest prawdziwy dziennik Anno Domini 2021, który tylko udaje jakiekolwiek wiadomości, a czerpie z wzorców Urbana absolutnie bardzo szerokimi, szeroką garścią. Drodzy Państwo, teraz poczytam, trochę się nagadałem, poczytam kilka Waszych komentarzy, ale też namawiam Was zaraz, pewnie nasz drogi realizator pokaże nam telefon do studia.
porozmawiajmy sobie o tych cenach. I jako pierwszą rzecz, wstęp do tej rozmowy, przypomnę, że Paweł Kukiz podpisał takie porozumienie. Paweł Kukiz, który miał 40 kilku czy 50 nawet posłów w poprzedniej kadencji, który teraz był tylko taką jedną ze składowych tworu Koalicja Polska, która jeszcze wróci w naszym programie, bo to tutaj może się wydarzyć najwięcej wśród ugrupowań politycznych. Ja tylko sobie pozwolę przełączyć na TVN24. Właśnie widzimy, że marszałek wznowiła posiedzenie. Ciekaw jestem, co powie. Dlatego proponuję, że zanim się szybko zorientuję, to chciałem się z wami podzielić przypomnieniem, że tą ceną za poparcie Polskiego Ładu przez Pawła Kukiza była między innymi ustawa antykorupcyjna. I do tego za chwilkę jeszcze wrócimy. O, widzimy już, drodzy państwo, Radosław Gruca, Polska. Nie mam jednak czarodziejskiej kuli, ale trochę się na polityce znam i mamy wniosek o reasumpcję głosowania. A ja poproszę teraz, w związku z tym, że trwa chocholi taniec, trochę muzyki i dużo waszych komentarzy. Bardzo proszę, robimy sobie krótką przerwę. Ja robię szybki wgląd w sytuację i dzielę się z państwem dalej. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonna, polska Madonna, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająka o mysz? Ci kwiatek na święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, polska Madonna. I niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze się w tobie litania smutna. Sen cię otuli jak łaska, bo
Witam znowu. No, wszystko wskazuje na to, że doszło do reasumpcji głosowania, tak jak przewidział wasz prowadzący. Ja nazywam się Radosław Gruca i za chwilę będziemy mogli dalej, moi drodzy, być świadkami tego, jak Prawo i Sprawiedliwość koordynuje pracami władzy ustawodawczej, czyli Sejmu. Koordynuje za pomocą różnych swoich niekoniecznie zasługujących na nazwanie ich fair play sztuczek, trików, a czasami bardzo brutalnych nacisków na polityków poszczególnych frakcji, którzy są kaperowani do tego, żeby poszczególne głosowania mógł Jarosław Kaczyński uznać za załatwione. Dlaczego tak zwlekałem z tym, żebyśmy rozmawiali o Lex TVN? Ano właśnie dlatego, że po pierwsze to, że mamy pozytywne dla rządu i PiS-u rozstrzygnięcie, wskazuje na to, że dzisiaj ustawa może jednak przejść i tych, którzy uważali, że doszło do jakiegoś upadku projektu Lex Anty-TVN, cieszyli się przedwcześnie, a po drugie dlatego, że jeszcze między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć. Niemniej jednak my będziemy kontynuować naszą rozmowę. Teraz widzę wystąpienie Borysa Budki, ale przede wszystkim koncentruję się na waszych komentarzach. Dla państwa specjalnie sytuację śledzi na bieżąco Marcin Celiński, który będzie się łączył z nami po godzinie 20. Ja sobie jednocześnie zerkam na TVN, który relacjonuje posiedzenie Sejmu, ale też oglądam dziennik i widzę właśnie ciekawe paski, które też będę państwu komentował. Ale zajmę się tym, co dla państwa zbadałem i zgłębiłem i w czym się trochę specjalizowałem jeszcze w moim niedawnym miejscu pracy, czyli na sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i napięciach tam istniejących. Otóż chciałem zwrócić państwa uwagę po pierwsze na to, że mimo tego, co próbowali przedstawiać ludzie Adama Bielana, no to dzisiaj PiS nie ma stabilnej większości i to zacznijmy od tego, znaczy prześledźmy, jak ta koalicja się rozpadła, bo rozpad koalicji jest faktem, utrata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość faktem nie jest i to bardzo mocno należy rozróżniać. Natomiast to, że Jarosława Gowina i jego przynajmniej 5 posłów nie ma już w Zjednoczonej Prawicy, powoduje, że bardziej niż dotąd realny jest nowy twór na scenie politycznej i szczególnie jedna konstelacja może być dla Prawa i Sprawiedliwości szczególnie niebezpieczna. I chciałem was w tym uświadomić. Dzisiaj słuchałem rano live'a Szymona Hołowni, lidera Polski 2050, i postanowiłem, że od tej pory będę konsekwentnie go nazywał Szymon, my, oni, Hołownia, ponieważ Szymon Hołownia bardzo jasno buduje różnicę między sobą a resztą klasy. Resztą sceny politycznej i buduje to na niechęci dotychczas współrządzącej przez lata, współrządzącej, zmieniały się szyldy, ale jednak politycy bardzo długo pozostawali ci sami. Niewiele nowości na przestrzeni lat się pojawiało, a jeżeli się pojawiały, to były to efemerydy, bo takimi były zarówno Samoobrona, która przez 2 kadencje święciła sukcesy, dziś zniknęła. Przypomnę, że był ruch Palikota. Przypomnę też, że była Nowoczesna, w końcu Kukiz i tak dalej. Nowoczesna wprawdzie jest dzisiaj niby w koalicji, no ale jak na partię, która jeszcze w 2016 roku
nie tylko deptała Platformie po piętach, ale zdarzało się nawet, że utrącała ją z fotela wicelidera, no to zniknęła ze sceny realnie, roztopiła się w Platformie, mimo że bardzo cenię niektórych polityków, mówiłem o tym wielokrotnie, taką polityczką jest Monika Rosa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że odejście Jarosława Gowina, i to w takiej sytuacji, gdzie Jarosław Gowin sam konsekwentnie czekał na ten moment, żeby zostać wyrzuconym, i to w bardzo wyjątkowych okolicznościach, moim zdaniem nie do końca sobie politycy Prawa i Sprawiedliwości zdają sprawę z tego, jak to są wyjątkowe okoliczności, o tym za chwilę, bo będę na pewno musiał Państwu powiedzieć trochę jeszcze o wydarzeniach z Lubina. To, że Jarosław Gowin zostaje wyrzucony po tym, jak protestuje przeciwko podwyższeniu podatków i po tym, jak protestuje w sprawie Lex TVN, ale też protestuje konstruktywnie, bo przypomnę, że to właśnie autorstwa porozumienia, posłów porozumienia była poprawka, która rozszerzała ten zakres podmiotów, które mogą inwestować w Polsce na OECD po to, żeby mógł też biznes amerykański inwestować w media w Polsce. Bardzo upraszczając, chodzi o to, że amerykańscy inwestorzy po tej zmianie medialnej nie będą mogli mieć większościowych udziałów w mediach nadających w Polsce. To jest bardzo złudne, że Jarosław Gowin mógł przekonać swoich partnerów, szczególnie Jarosława Kaczyńskiego, do swoich racji, bo wielokrotnie mu się to nie udawało. Niemniej jednak przez lata już konsekwentnie powtarzałem Państwu, że nie jest tak, że ta władza przepadnie i wszyscy pójdą do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Jest we mnie olbrzymi sprzeciw przeciwko odpowiedzialności zbiorowej i wiem, że jest bardzo wielu ostrych krytyków Jarosława Gowina, a jednak uważam, że z perspektywy czasu zarówno jego protest przeciwko wyborom kopertowym, który okazał się skuteczny i był pierwszym triumfem mniejszych ugrupowań przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak i teraz protest, który na razie zaowocował takim niebezpiecznym sygnałem ostrzegawczym w postaci przegranego posiedzenia, przegranego głosowania nad przełożeniem posiedzenia Sejmu. To są wydarzenia, które powodują, że właśnie coś, ten złoty cielec, czyli pomnik stratega, który do tej pory jednak utrzymuje się, szczególnie wśród sojuszników, sojuszników też trochę, ale zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, to powoduje, że skuteczny bunt zachęca kolejnych. I to nierozerwalnie wiąże się z tym, od czego zacząłem, czyli od ceny, jaką będzie musiał teraz płacić Jarosław Kaczyński, nie tyle nawet poszczególnym liderom jakichś frakcji, co pojedynczym posłom. I tutaj najlepszym przykładem, drodzy Państwo, jest historia posła Leszka Kołakowskiego, posła Kołakowskiego, wybaczcie, kwestia COVID-u, poseł Kołakowski, który był najpierw parlamentarzystą PiS-u, potem odszedł z PiS-u i próbował założyć własne koło, a na końcu wrócił do punktu wyjścia i triumfalnie był przedstawiony jako ten syn marnotrawny, a w tym samym czasie usłyszałem od znajomego źródła, że właśnie zapukał do takiego pokoiku, gdzie zgłasza się chęć przejścia ze statusu posła na zawodowego, na posła niezawodowego, no i znalazł zatrudnienie w BGK bodajże. Zaraz to zresztą Państwu przypomnę, się
Podglądam tutaj do mojego telefonu i zaraz będę też prezentował Państwu kilka komentarzy, które zaciekawiły mnie, jeśli chodzi o polski Twitter. Także kazus posła Kołakowskiego to tylko jeden z wielu przykładów ceny. Ta cena jest relatywnie z perspektywy naczelnika państwa niewysoka do zapłacenia, no bo tyle jest posad do rozdania, że nie stanowi to większego problemu. Niemniej jednak, kiedy już pojawiają się tacy niestabilni politycy jak Paweł Kukiz, czy też tacy politycy jak Arkadiusz Czartoryski, o którym za chwilę nieco więcej powiem, to już są to koszty, które wiążą się ze sporym ryzykiem. I zaraz zajmiemy się kosztami pana posła Czartoryskiego, bo chcę wam powiedzieć, co to jest w ogóle za historia, ponieważ niewiele o tym się mówiło w polskich mediach. Poseł Czartoryski jest jednym z tych posłów, którzy zaangażowali się w bardzo głośny projekt, o którym trochę słyszeliście, ale na pewno za mało w stosunku do tego, co winniście wiedzieć, czyli elektrownia Ostrołęka 2. Tam poseł Czartoryski występował jako bardzo aktywny lobbysta za tym projektem, ale co ciekawe, w pewnym momencie Czartoryskiemu zapukało do biura poselskiego bodajże CBA i zaczęło szukać różnych dokumentów. I to właśnie spowodowało, że ta wielomiliardowa inwestycja, wydano ponad miliard na pewno, która w końcu jest spektakularnym przykładem fiasku rozmaitych projektów PiS-u, ponieważ zakończyła się tym, że trzeba burzyć właśnie wybudowane obiekty, bo nie mają racji bytu już, a setki milionów złotych nie ładowano w budowę tych konkretnych budów elektrowni. No, jest to sytuacja problematyczna i prędzej czy później w państwie takim, jakie poznaliśmy pod rządami PiS-u, no ktoś musi być kozłem ofiarnym. I wiele wskazywało na to, że takim kozłem ofiarnym będzie właśnie Arkadiusz Czartoryski. I o tym wiedziałem, robiłem nawet swoje śledztwo, które jeszcze rokuje ciekawymi publikacjami, ale o tym kiedy indziej. Niemniej jednak to jest bardzo istotny kontekst dla pokazania, jak niebezpieczne są kompromisy i kupowanie poszczególnych posłów. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy znają polską politykę, doskonale wiedzą, że ceną Arkadiusza Czartoryskiego za to, żeby wrócić do PiS-u, bo on razem z posłem Giżyńskim i z posłanką Janowską opuścił w pewnym momencie PiS i wtedy matematycznie, mimo posiadania w swoim gronie posłów Porozumienia, zjednoczona jeszcze wtedy prawica straciła większość, nie wiem czy pamiętacie. To było po odejściu tej trójki posłów. Zbigniew Giżyński jest wierny sobie, cały czas zostaje jako poseł niezrzeszony. Założył koło, które mu się rozpadło, ponieważ dwójka tych posłów, dwoje, czyli pani posłanka Janowska i pan poseł Czartoryski, jednak wrócili na łono Prawa i Sprawiedliwości, przy czym pani Janowska nie jest członkinią partii, o czym też jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale pan Czartoryski był prominentnym politykiem tej ekipy i był też nawet kiedyś wiceministrem, więc potem jego ambicje nieco były niezaspokojone. Ale zrozumcie, drodzy Państwo, jaki jest realny koszt. Jarosław Kaczyński wyszedł później na konferencji i oficjalnie powiedział, że on przeprasza Arkadiusza Czartoryskiego, że zaszło jakieś nieporozumienie. No trudno o bardziej dobitny, żeby nie powiedzieć ostentacyjny przykład tego, że jest jakaś osoba w państwie, które rzekomo ma być demokratyczne, który jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki może spowodować, że człowiek, który jest w orbicie zainteresowań Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nagle okazuje się, że to wszystko jest pomyłką i poseł Czartoryski wraca na łono partii i generalnie wszystko jest okej, tak? No, to jest jasny sygnał, że tamte działania, które były prowadzone wokół niego przez CBA, mają być skończone. I ja też jakby znam nawet kilka dokumentów dotyczących tych działań, które
mają pokazywać, że rzeczywiście to nie była aż tak poważna sprawa, jak można by było wnioskować. No to ja was pytam, czy wy uważacie, że to jest normalne, że jeden poseł za cenę matematycznej większości, znaczy jego ceną za stanie się matematyczną większością jest to, że zostaje w pewien sposób wyłączony spod reguł, którym my wszyscy ulegamy jako obywatele. Znaczy to prawo i służba już jego nie dotyka. No powiem wam, że moi rozmówcy ze służb, z policji, ze służb wojskowych byli tym absolutnie zdumieni i zdruzgotani. Znaczy najpierw się śmieli, potem wyrywali włosy z głowy, a na końcu no, wypowiadali się z olbrzymią goryczą, bo trudno o bardziej widoczny i taki bijący po oczach przykład upadku państwa niż to, że jakiś człowiek może drugiego człowieka wyłączyć spoza działania, spoza odpowiedzialności prawnej za jego czyn. I taka jest cena. Dzisiaj słuchacie tego najbardziej niepokornego medium obywatelskiego, w którym z jednej strony mieści się mój drogi kolega Szumlewicz, którego serdecznie pozdrawiam, który miał audycję przede mną, Czas na Związki, który no, nie ukrywa swoich lewicowych, a ja tutaj mógłbym nawet powiedzieć lewackich poglądów, a z drugiej strony mamy liberalnego Marcina Celińskiego. I nie dość, że my jesteśmy w jednym medium, prowadzimy audycję, możecie być tego w 100% pewni, w zgodzie z samymi sobą, bez żadnych nacisków na nas, bez jakiegoś rugowania, czy też czarnych list gości, którzy do nas mogą nie przychodzić. Naprawdę było już sporo przykładów takich gości na łamach i w naszych audycjach Resetu Obywatelskiego, którzy no, w audycjach innych koleżanek czy kolegów by się nie mogli pojawić. Ale to gospodarze decydują i to, co nas łączy, to wiara w to, że wolność słowa powinna mieć swoje różne oblicze, odcienie, a jedynym wspólnym mianownikiem ma być to, że to, co prezentujemy w naszych programach, jest odzwierciedleniem tego, co my naprawdę myślimy, tego, co jest dla nas ważne i tego, czemu się poświęcamy, bo praca dziennikarzy w Polsce dzisiaj nie jest żadnym powodem do bycia, cieszenia się prestiżem, czy też jakimiś wielkimi apanażami. Przede wszystkim ci dziennikarze, których ja tak bardzo szanuję za ich wieloletnią pracę, to dziennikarze, o których mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to są dziennikarze z misją. Dajcie mi znać w swoich komentarzach, co o tym sądzicie. Bardzo was proszę też wszystkich, którzy oglądacie na naszą transmisję na Facebooku, żebyście zostawili jakieś swoje komentarze. Ja też będę na nie odpowiadał po audycji, to też jest dość istotne, one tam zostają i łatwo możemy kontynuować dyskusję. Komentarze są szczególnie premiowane przez Facebook, w związku z czym nasze zasięgi będą rosły. Już w ten weekend będziecie mieli wiele nowych informacji o naszym rozwoju. Myślę, że niektórym szczęki opadną, tak powiem młodzieżowo. I dajcie proszę znać, czy rozumiecie, na ile wysokie mogą być ceny transakcji kaperujących kolejnych posłów do większości w tym czy innym głosowaniu. Dajcie znać, czy to jest przykład, który na waszą wyobraźnię podziałał, a ja teraz poproszę naszego drogiego realizatora, żeby dał mi szansę oddechu w oczekiwaniu na Marcina Celińskiego, który skomentuje dzisiejsze wydarzenia, które jak widać ciągle nie mają ostatecznego rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o temat wieczoru, czyli o Lex TVN. Drogi realizatorze, bardzo cię proszę, daj mi oddech, daj nam muzykę.
przy tobie liza zagrodą. Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się panu Bogu spodobała. Poetę do siebie znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Nie chciała Hanna dłużej żyć, zaczęła twardą łódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej rzekł.
Witam znowu, Radosław Gruca, Reset Obywatelski. Wracam do Państwa. W gorącym dniu widzę komentatorów, już nadwornych komentatorów TVP Info, czyli no cóż, Jerzy Jachowicz, mój dawny idol dziennikarski, jeśli chodzi o dziennikarstwo śledcze, absolutnie nie jako komentator polityczny, oraz pan Sakiewicz. Jak myślicie, co mówią? No na pewno łatwo sobie zgadnąć, ale o tym porozmawiamy. O propagandzie zrobimy osobny program. Na razie wracam do Pawła Kukiza, nad którym się trochę dzisiaj popastwimy, bo jeżeli ktoś jest antysystemowcem, to wy, drodzy państwo, i to wy robicie Reset Obywatelski, zastanówcie się czasami, jaka fantastyczna idea w nazwie naszego medium się zawiera, bo my jako obywatele, którzy w 2015 roku, my jako ogół, jako wszyscy, którzy mamy prawa wyborcze, dopuściliśmy do tego, żeby znalazła się partia, która pod hasłami antyrosyjskimi i różnymi pięknymi ideami, jak na przykład pakiety dla opozycji, były takie różne propozycje ustaw, które by gwarantowały silniejszą pozycję opozycji, które zgłaszał PiS i wiele innych fantastycznych rzeczy, no przejmują władzę. I nie będę tutaj takimi analogiami dość często stosowanymi epatował, no ale jako społeczeństwo obywatelskie, czyli ci obywatele, którzy świadomie podejmują decyzje i chcą współdecydować, no obraliśmy chyba, moi drodzy. Co wy na ten temat myślicie? Dlatego jest właśnie Reset Obywatelski i dlatego jestem tak zachwycony tym, że mogę się teraz poświęcić rozbudowie naszej społeczności i naszych zasięgów i naszych mediów, bo my jako społeczeństwo musimy się zresetować. I na pewno ostatnie wydarzenia natchnęły mnie do tego, żeby podzielić się jeszcze jedną refleksją, drodzy moi. Fakt, że dzisiaj mamy stację prywatną, która stoi przed ewentualnością bycia zmuszoną do tego, żeby wycofać się z Polski, mimo tego, że pochodzi, że kapitał, który teraz przejął już wiele lat temu od ITI, czyli mówimy o grupie Discovery, kapitał jest amerykański, więc no, Amerykanie są naszymi sojusznikami i nawet wedle tego, co mówi PiS, są sojusznikami strategicznymi, przynajmniej tak mówił PiS, kiedy Donald Trump był prezydentem. No widać, że wiele się teraz już zmienia i ja chcę też zwrócić wam uwagę na koincydencję nieprzypadkową dwóch rzeczy. Otóż, moi drodzy, właśnie w ostatnich dniach spadają maski i prawicowi publicyści, tacy jak Rafał Zienkiewicz, między innymi Paweł Wisicki, o którym już wielokrotnie też opowiadał i którego charakter jako publicysty i redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy już dawno odmalowywał w swoich wpisach i działalności publicystycznej Tomek Piątek, wskazując na to, że to właśnie w Do Rzeczy jako pierwszym tygodniku pojawiały się elementy rosyjskiej propagandy. No okazuje się dzisiaj, że rację miał Tomasz Piątek i dzisiaj to właśnie redaktor naczelny tego tygodnika jest tym, który w rozmowie z Ziemkiewiczem dochodzi do konkluzji, że
musimy wreszcie zacząć mówić o polexicie, bo polexit może być dla Polaków i Polek i Polski jedynym orężem do tego, żeby zachować suwerenność. To się dzieje na Państwa oczach. Czyli z jednej strony mamy, nie da się tego inaczej nazwać, atak na amerykański kapitał, który zresztą, którego działanie też jest usankcjonowane umowami międzynarodowymi, więc jakby nie brakuje takich głosów, że atak na TVN, jeżeli rzeczywiście będzie miał miejsce, bo cały czas mówimy o planach, ale jest jeszcze bardzo dużo furtek dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby się wycofać, więc ten planowany atak może spowodować, że Amerykanie przestaną nas traktować jako realnego sojusznika. Mogę wam tylko też podzielić się konkluzją z mojej wczorajszej dyskusji. Wczoraj dyskutowałem z jednym z najinteligentniejszych biznesmenów w Polsce, w moim przekonaniu, na kolacji i próbowałem mu relacjonować, że ostatnio pojawiają się nawet informacje, że być może Jarosław Kaczyński będzie chciał rozmawiać z Amerykanami, tak to nazwijmy oględnie, i nakłonić ich do tego, żeby zrezygnowali z kapitału, który, żeby odsprzedali TVN, mówiąc wprost. W zamian za to my jako Polska będziemy robili zakupy zbrojeniowe, mówię się o Abramsach, no co mój rezolutny rozmówca stwierdził, po co Amerykanie mają zbroić Rosjan w swoje czołgi. Więc no, przykro mi to tak konkludować, ale te rzeczy dzieją się jednocześnie. I muszę to powiedzieć, bo nie mogę się z tym pogodzić i chyba nawet kiedy twoje słowa, to co mówisz jako dziennikarz, jako komentator, nie przynoszą od razu efektu, to jednak warto być konsekwentnym i trzeba być konsekwentnym, tak jak konsekwentni byliśmy z Tomkiem Piątkiem, ujawniając rosyjskie cienie w życiorysie Antoniego Macierewicza i wątki, które wskazują na to, że jego działania służą bardziej Rosji niż Polsce, czy też rzekomo wskazywanym jako nasz największy sojusznik Stanom Zjednoczonym. Warto to robić i warto bić na alarm nawet po to, żeby w ostatnim momencie uniknąć upadku w przepaść. I myślę sobie, drodzy Państwo, że gdyby TVN i kilka jeszcze niezależnych, przynajmniej kapitałowo, właścicielsko, mediów odważniej mówiło o tym, o czym pisał Tomasz Piątek, co też pojawiało się w komentarzach różnych niezależnych dziennikarzy i komentatorów, ekspertów, bo wielu ekspertów, jak wiecie, nie ma możliwości przemawiania do szerokiego audytorium za pośrednictwem mediów mainstreamowych, mają tam bana, bo są uważani za zbyt radykalnych. Bardzo rzadko słyszałem realną dyskusję o merytoryce danych rozmówców w telewizji. Czy bardzo często za to wiedziałem i znałem przykłady takich ekspertów i komentatorów, którzy nie byli zapraszani dlatego, że bredzą głupoty i są płaskoziemcami, tylko z różnych innych pozamerytorycznych przykładów. I Reset Obywatelski jest po to, drodzy Państwo, żeby to zmienić, żeby liczyły się kompetencje, świeżość umysłu i przede wszystkim prawda, a nie służenie jakimś wyimaginowanym kryterium, które nie mają z merytoryką nic wspólnego. Nie wiem, czy bardzo precyzyjnie do Państwa przemawiam, dlatego proszę Was bardzo, żebyście teraz szczególnie się odezwali, bo
to, co teraz powiedziałem, uważam za niezmiernie ważne. Gdyby na przykład TVN wcześniej mówił o rosyjskich konotacjach Antoniego Macierewicza, czy też więcej wskazywał na to, że polska polityka zagraniczna niebezpiecznie staje się niezwykle wygodna dla Rosji, a naprawdę kompetencji dziennikarzom TVN-u absolutnie nie brakuje. To jest tylko kwestia innych czynników, tak to nazwijmy, bo przecież i ja, i Tomek rozmawialiśmy z wieloma kolegami z niezależnych mediów, którzy niby przyznawali nam rację, ale z drugiej strony nie do końca nawet umiejąc sformułować, dlaczego przyznawali, że mają pewne opory do wpuszczania na antenę tego typu tematów, które brzmią czasami może niezwykle niebezpiecznie i niczym z filmów szpiegowskich, a jednak filmy szpiegowskie bardzo często, drodzy Państwo, opierają się na faktach, przypomnę, więc trzeba to rozważyć i trzeba też nogami, klikami, dzwoneczkami, lajkami pokazywać i premiować takie media, które są niepokorne, rzetelne przede wszystkim i nie bojąc się pokazywać rzeczy, których inni się obawiają. Bo to, co mogę Państwu zawsze przysiąc, to to, że nigdy Was nie okłamałem, nie celowo nie wprowadzałem w błąd i wszystkie moje audycje też staram się przygotowywać maksymalnie rzetelnie i obiektywnie. Robię to sam, ale z szacunku dla Was, jako dla tych, którzy współtworzycie nasze medium i zobaczycie już jesienią, z jakimi efektami będziemy Was znowu prosili bardzo o pomoc, bo wchodzimy w zupełnie nowy etap, szczególnie patrząc na, no, nazwę to wprost, błędy, jakie popełniają media mainstreamowe w nieakcentowaniu niebezpiecznych zjawisk, z którymi mamy do czynienia tu i teraz. Takie media jak my, jak wy, resetarianki i resetarianie, Reset Obywatelski, są niezwykle potrzebne i niezwykle, drodzy Państwo, ważne do tego, żeby przekazywać Wam wiedzę. Czytam teraz Wasze komentarze, bo kilka z nich zwróciło moją uwagę. Jerzy Modzelewski napisał tak, a propos mojego twierdzenia, że oblaliśmy jako społeczeństwo. Jerzy Modzelewski napisał tak. Drodzy Państwo, nie my oblaliśmy. System polityczny jest tak skonstruowany, że zawieść musi, tylko największe partie decydują o polityce. Nawet jeśli ktoś jest na początku proobywatelski, to sam nic nie znaczy. By w tym systemie być kimś, musisz iść na kompromis z największymi i stajesz się taki sam jak oni. Albo jesteś z największymi, albo stajesz się planktonem i w następnych wyborach znikasz. Drodzy Państwo, co o tym myślicie? Ja mógłbym z tym polemizować, ale pozwolę sobie przytoczyć jeszcze kilka innych komentarzy. Zin N, tak chyba trzeba przeczytać ten pseudonim, przynajmniej czytam to dlatego, że Bóg sekty scjentologów, którą kiedyś miałem okazję opisywać od środka, nazywał się Zinu, więc i pisało się to X-E-N-U, więc Zini N, czytam ten pseudonim, po polsku pewnie byłoby Ksene N, napisał tak, poglądy mam jedne, a portale mogą być różne. Nie zamykam się w bańce, choć raczej trzymam się kilku tych samych. To dwa są faktycznie nietypowe. No tak, dalej jeszcze pytania o to i wasze komentarze odnośnie odwagi. Bożena Breczko pyta, czy mogę powiedzieć, dlaczego tak się działo? Mogę powiedzieć, droga, dlaczego tak się działo, rozumiem, z przemilczaniem pewnych rzeczy, czy też nie, nie,
nie chcę się bawić w człowieka, który wystawia kategoryczne oceny, chociaż mam jednoznaczną, no, ale nie znaczy kategoryczną, bez głębokiej wiedzy nie chcę nikogo skrzywdzić. No, ja mówię o faktach. Fakty są takie, że jest grupa dziennikarzy, która odważnie i konsekwentnie od lat mówiła o tym, że na polityce prowadzonej przez rząd stworzony przez PiS korzysta Władimir Putin i jego ekipa rządząca. I to jest dla mnie bezsporne. Niektórzy uważali, że to jest przesada, inni mogli w to nie wierzyć, inni nie chcieli o tym czytać i się tym zajmować. Powodów jest bardzo wiele. Natomiast dzisiaj to, co się dzieje z TVN-em, drodzy Państwo, przykro mi, ale to jest działanie, które jest modelem wymyślonym na Kremlu. To nie jest myślenie demokratyczne zachodnie, tylko to jest myślenie rodem z Kremla. I to nie ulega co do tego żadnych wątpliwości. No więc ja wszystkich Was pytam, czy nie sądzicie, że gdyby wcześniej za pośrednictwem choćby TVN-u, już o Polsacie kiedy indziej porozmawiamy, ja polecam rozmowy z Beatą Grabarczyk, ona świetnie tłumaczyła tam, jaki jest problem Polsatu. Jak już rozmawiamy o mainstreamowych mediach, ale TVN ma olbrzymie zasięgi wśród ludzi będących krytycznymi w stosunku do tej władzy, a jednak tam na przykład Tomasz Piątek nie mógł występować i nie chcę już dalej tutaj wychodzić na rozżalonego komentatora, bo ja zresztą często w TVN nie komentowałem wiele rzeczy i tutaj raczej odczuwam trudno mi narzekać, natomiast nie byłem zapraszany w charakterze tego, który opisywał rosyjskiego łącznika Antoniego Macierewicza, tylko w innym charakterze, czy to kościelnym, czy to też politycznego publicysty. Zawsze też mówiłem o tych problemach rodem z transportu, przetransportowanych na różnych metodach rodem z Kremla, chociaż miałem taką okazję, ale Tomasz, który na tym się koncentrował, miał tych okazji dużo mniej. I jest to fakt. A dzisiaj co mamy? Mamy sojusz z Orbanem, od zawsze z Orbanem, który jest wzorem. Orban jest największym sojusznikiem Putina w Europie. I mamy też żądania polexitu, którego jeszcze niedawno uznawano za jakiś w ogóle science fiction, political fiction, wszystko naraz. No jest inaczej, drodzy dzieje. Dorota napisała, to co się dzieje z Lex Anty TVN mniej mnie obchodzi niż to, że polska milicja znowu zabiła człowieka. Sorry, ale od wielu dni niebieska TV pieprzy o tym na okrągło. Jestem już tematem zmęczona. Ja ciebie rozumiem, bo ciężko być sędzią we własnej sprawie, a skoro nasz drogi realizator zwrócił na to uwagę, to w oczekiwaniu na Marcina, do którego ja zadzwonię zaraz, jak poproszę o krótką przerwę muzyczną i jeszcze go poproszę, żeby, rozumiem, że żadnego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, dlatego nie wiemy jeszcze, jak się skończy serial TVN. No rzeczywiście to występowanie w swojej sprawie przez TVN może być męczące. Ja się z tobą też, Doroto, zgadzam. Nie chodzi wcale wszakże o TVN, tylko chodzi o metodę. Sama ustawa i same problemy TVN-u to jest absolutnie w mojej intencji margines tej audycji. Ja powiedziałem tylko o swoim prywatnym poglądzie na temat tego, że można było głośniej o pewnych rzeczach mówić i tylko tyle, i zamykamy ten temat. Przechodzimy na chwilę do policji, o której rozmawialiśmy, ale może dajcie mi w takim razie jeszcze zebrać myśli. Wiem dokładnie, co chciałem wam powiedzieć. Śledziłem wydarzenia z Lubina, wiem, jakie są nowe elementy, więc zróbmy tak, że teraz nasz wspaniały realizator nam da jeszcze szansę na to, żebyście mogli przez chwilę się przełączyć na temat policyjny i wtedy sobie porozmawiamy o nadzorze nad policją kogo? Tak, często to podkreślam, generała Jarosława Szymczyka, o którym nie za dużo się mówi w mediach, kiedy powinno się mówić i o jego relacjach z politykami i o tym, co się dzieje w sprawie
śmierci młodego człowieka w Lubinie. Także drogi Piotrze, bardzo cię proszę, mój kochany, daj nam chwilę muzyki, żebyśmy mogli przełączyć się na myślenie o kolejnej. Witajcie, drodzy Państwo, to jest nieco jaśniej na antenie Resetu Obywatelskiego, waszego ulubionego prowadzącego nieco jaśniej, Kornela Wawrzyniaka. Dzisiaj zastępuje wasz ulubiony prowadzący audycji Katarzis Piątkowej, która już jest przygotowana praktycznie. I rozmawiamy o tym, co się dzieje w polskiej polityce. Czekamy też trochę na możliwe głosowanie na temat ustawy Lex TVN, o którym to
głosowaniu i dzisiejszych sejmowych wydarzeniach opowie nam o 20.40 Marcin Celiński. Rozmawialiśmy przed chwilą. Może być tak w ogóle, że dzisiaj do głosowania nie dojdzie, więc będziemy rozmawiali o tym, w jakim punkcie się znajdujemy. A na ten moment chcę wam z wami podyskutować jako o istotnej sprawie, o tym, co się dzieje z polską policją pod rządami generała Jarosława Szymczyka. To jest człowiek, który jest już komendantem najdłużej sprawującym funkcję szefa polskiej policji w historii i nigdy wcześniej nie było aż takiego upolitycznienia tej formacji i aż takiej podległości różnym pomysłom politycznym władzy. Generał Jarosław Szymczyk ma sprawdzoną metodę na to, jak utrzymywać się na stanowisku. Z jednej strony utrzymuje bardzo bliskie kontakty z różnymi politykami, z drugiej strony jest im niezbędny, bo są niekompetentni najczęściej w tym, czym się zajmują, bo ani pani obecna marszałek Elżbieta Witek, ani też Mariusz Błaszczak nie byli ekspertami od policji w żadnej mierze, będąc ministrami spraw wewnętrznych i musieli się uczyć tych kwestii. W ten sposób policja była wewnętrznie kontrolowana bez żadnej realnej kontroli przez polityków. Znaczy, politycy mieli wrażenie, tacy politycy jak na przykład wiceminister Jarosław Zieliński, mieli wrażenie, że mieli przekonanie, że mają wpływ na policję, bo wrzucali tam swoich ludzi, nie wiem, z poręki proboszcza, czy też z poręki arcybiskupa Leszka Sławoja Głudzia, takie poręczenia i wskazania, a wręcz namaszczenia miały miejsce. To nie jest akurat przykład, jeśli chodzi o Głudzia. Głódź był tym, który wskazał poprzedniego komendanta Zbigniewa Maja, taką postać, która źle skończyła w związku z tym, że nie pasowała do układu. I co to spowodowało dla służby i jakie konsekwencje to ma na życie obywateli, obserwując to, co się dzieje w Lubinie. W Lubinie mamy taką oto sytuację, że jest Bartek, chłopak z różnymi problemami, chłopak, który używał narkotyków, co do tego nie ulega wątpliwości, ale to nie powoduje, że może być on obiektem dla policji, która może się na nim powyżywać, a po pierwsze takie sygnały o wcześniejszych różnych wydarzeniach daje matka, znaczy matka mówi o tym, że on był wielokrotnie, że strasznie się bał policji, co nie było takie irracjonalne i też już w ostatnim tygodniu jasno pełnomocnik rodziny oraz rodzina wprost kwestionują te wersje, które są podawane przez policję. W pewnym momencie rzeczywiście przyszła informacja podawana przez osoby z kręgu rodziny, która nie znalazła na razie potwierdzenia, ale ja bym do tego podchodził jeszcze na ten moment z pewną dozą sceptycyzmu. I dlatego też nie będę powtarzał o tym. Na pewno w sieci jest sporo zdjęć o tym, jak wyglądała interwencja w stosunku do Bartka i każdy może pewne rzeczy sobie sam zaobserwować i ocenić, ale to, co jest ważniejsze i to, co już dzisiaj nie ulega żadnej dyskusji, to jest kolejny dowód na to, że policja wprowadza opinię publiczną w błąd, a mówiąc wprost, ordynarnie kłamie. Kłamstwo ewidentne policji, dziś już potwierdzone, to to, że zatrzymany Bartek został przewieziony do szpitala i tam dopiero zmarł. 2 godziny później, o ile dobrze pamiętam. Otóż nie, drodzy Państwo. Policja kłamała, że zmarł w szpitalu, dlatego że już w momencie przejmowania Bartka przez sanitariuszy nie wyczuwali tętna.
to oznacza, że już wtedy Bartek nie żył. Jeżeli Bartek nie żył, kiedy był przekazywany z rąk policji do karetki, to znaczy, że pełna odpowiedzialność za to, co się z nim stało, spoczywa po stronie policji. I z własnych doświadczeń mogę Państwu powiedzieć, że policjanci mają tego pełną świadomość, że odpowiadają za los osób zatrzymanych, że cokolwiek by się stało osobom zatrzymanym, to oni ponoszą za to ewentualną odpowiedzialność. W ten sposób na przykład można uzasadniać stosowanie kajdanek w konwojach wobec nieagresywnych ludzi, bo można powiedzieć, że jeżeli taki zatrzymany się rzuci, to na nich, no to może spowodować to wypadek. Jeżeli spowodują wypadek, to może się coś stać im i temu zatrzymanemu i oni będą za to odpowiadać. Do tego stopnia nawet niektórzy są tego świadomi, że jeden ze znanych mi zatrzymanych, ponieważ widuję go w lustrze czasami, nie został odwieziony nawet w pobliże swojego domu, mimo że policjanci jechali w tamtą stronę, ponieważ, jak usłyszałem, jeżeli oni mieliby wypadek, to musieliby mi płacić wielkie odszkodowanie. Więc jakby podaję to jako przykład z życia wzięty o odpowiedzialności policjantów. Czyli mamy świadomość tego, że policjanci, szczególnie interweniujący wobec danego człowieka, nieważne czy on jest agresywny, nieagresywny i tak dalej, biorą za niego odpowiedzialność, kiedy go zatrzymują. Ewidentnie Bartek był zatrzymany. Ewidentnie był niewyczuwalny u niego puls, kiedy go przekazywano pielęgniarzom, a policja dezinformowała na ten temat, czyli mówiąc wprost, kłamała. Dlaczego kłamała policja, jeżeli wszystko było w porządku w stosunku do, w ocenie działań policjantów? No, jakby wnioski nasuwają się same, ale to, co jest jeszcze istotne, to że żadnych nie słyszymy, po pierwsze, głosów przełożonych, co też wskazywałem, gdzie mógł być przełożony, co pokazuje tylko stosunek do obywateli i do samych podwładnych, bo przypomnę, że w kierunku policjantów poleciały koktajle Mołotowa, co jest zupełnie to jest po prostu przestępstwo, tak? To jest niebezpieczne działanie, nie można tego w żaden sposób usprawiedliwiać jakimkolwiek afektem, bo jeżeli człowiek bierze benzynę, wlewa ją do butelki, wkłada tam szmatę i ją podpala, to nie mówmy o afekcie, tak? Nawet przy wielkich emocjach. To jest szalenie istotne. I tutaj nadzoru nie ma. Ale jacy ludzie pracują dzisiaj w policji? Jacy są premiowani? Jestem świeżo po rozmowie na temat tego, co się działo też w Warszawie. Wielokrotnie wam mówiłem o komendancie stołecznym Dobrodzieju, który dostał awans i któremu będziemy płacili do końca jego emerytury spore środki właśnie w związku z tym, że dostał awans z komendanta na stołecznego na wicekomendanta głównego. Jak to wpłynęło na jego zarobki i dlaczego będzie miał ponad 2000 zł większą emeryturę. To jest premiowanie pełnej podległości i premiowanie, i tutaj będziemy dochodzili do puenty mojego wywodu o Bartku, premiowania przemocy. Znaczy to, że władza, że nasz rząd potrzebował przemocy ze strony policji w stosunku do protestujących, a w związku z tym, że protesty były największe, jeśli chodzi o kobiety protestujące po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, no to w stosunku do kobiet, to przyzwolenie na stosowanie przemocy w stosunku do kobiet jest takim jasnym sygnałem dla tych policjantów, że oni generalnie przemoc mogą stosować i nie będą za to ponosić odpowiedzialności w różnych aspektach. Jeżeli już raz zgodzimy się na odstępstwa od twardych reguł, jeżeli raz zgodziliśmy się na to, żeby facet z pałką teleskopową podszedł i walił protestujących w głowę, co jest niedopuszczalne w żadnym wypadku.
Nie można uderzać pałką w głowę. Można bić po tkankach miękkich, ale nie można uderzać w głowę, bo grozi to śmiercią. Jeżeli nie będziemy reagowali na tego typu historie, to takie sytuacje jak z Bartkiem będą niestety coraz częstsze. I najgorsze, drodzy Państwo, w historii Bartka jest to, że mamy kolejny przykład mataczenia, czyli nie mamy zaufania, które i tak spadało, nie mamy, coraz bardziej nie ufamy policji, a z drugiej strony każdy taki przypadek powoduje, że dany policjant, który pracuje w formacji i widzi dokładnie, bo życie policjantów ma też swój taki wymiar wewnętrzny, oni doskonale sobie relacjonują poszczególne historie z różnych części kraju i to się za pomocą komunikatorów rozmaitych rozprzestrzenia z prędkością światła i dochodzi, jest często dyskutowany, jest bardzo dużo grup WhatsAppowych, gdzie policjanci wymieniają się informacjami i komentują zgoła inaczej niż możecie to przeczytać w mainstreamowych mediach. Anna Gryta pyta, a propos Bartka, jeśli nie żył, dlaczego karetka, a nie prokurator na miejsce? A no to jest doskonałe pytanie, tak? No bo w momencie, kiedy wezwiesz karetkę i masz mało, tak bym powiedział, sanitariuszy albo znajomych, albo miękkich, albo takich, którzy mogą być zastraszeni, to oni nie będą do końca świadomi tego, co się dzieje i mogą ulec presji, w związku z czym automatycznie policja odsuwa od siebie odpowiedzialność. Jest oczywiste, że jeżeli mamy stwierdzony zgon, no a to się działo na ulicy, że tak powiem, wiele osób mogło to widzieć, no to zamykanie człowieka w czarnej torbie jest ewidentnym znakiem, że on zmarł. Jeżeli nie zamkniemy go w czarnej torbie, a nie wiemy, kto patrzy, bo przecież było też wiele różnych ujęć kamer, były tam ujęcia wokół były bloki, różne mieszkania i trzeba było w ten sposób uniknąć jasnego dowodu. Zamykamy ten temat, mamy na pewno jeden fakt bezsporny. Mamy kolejne mataczenie policji, mamy uzasadnione wątpliwości rodziny w stosunku do tego, jak wyglądał przebieg interwencji w związku z tym mataczeniem. No i mamy przede wszystkim zmarłego, o którym nic nie wiemy. Tak nie powinno wyglądać demokratyczne państwo. Musimy żądać transparentności, musimy żądać tego, żeby dany komendant jako zwierzchnik policji wychodził do nas i odpowiadał na nasze wszystkie najtrudniejsze pytania. Bo ta sytuacja, do której doszło, jest też efektem tego, że komendant główny nauczył się, że może jechać sobie tylko na ustawki do TVP Info albo do Polskiego Radia i nigdy nie ma odwagi cywilnej, żeby stanąć i odpowiedzieć na wszystkie pytania dziennikarzy. To powoduje, że mamy taką, a nie inną sytuację. A teraz, drodzy Państwo, mamy już ostatni akt naszego dzisiejszego programu i nasz drogi gość, redaktor naczelny Resetu Obywatelskiego, Teliński, jest już z nami. Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, jesteś niezbędny, bo sytuacja jest dynamiczna, ale z drugiej strony ciągnie się już od godziny 16.30. W zasadzie powinniśmy być do tego przyzwyczajeni. Chcę ci powiedzieć, że tak naprawdę od 11.30. Od 11.30. Od drugiego czytania ustawy, potem była Komisja Kultury, która opiniowała poprawki zgłoszone do drugiego czytania. No i teraz oczekujemy na głosowanie, które, ponieważ jest w serii głosowań, w związku z czym ono może być jeszcze za czas jakiś. Tak, to też sygnalizowałem, dlatego chciałem dać szansę przedstawienia tobie ciekawego momentu,
który najprawdopodobniej już w kolejnych dniach będzie trudny do uchwycenia, czyli taki moment euforii, że oto już właśnie PiS poniósł klęskę i jest wiktoria, oklaski i tak dalej, po czym wychodzą koledzy Elżbiety Witek z wnioskiem o reasumpcję głosowania i okazuje się, że ta rzekoma wiktoria okazuje się być pyrrusowym zwycięstwem. Jak ty byś to skomentował? O nie, to nie zgodzę się z określeniem pyrrusowego zwycięstwa, bo zwycięstwo faktycznie było i w mojej ocenie opozycja zachowała się dokładnie tak, jak powinna się w tej chwili zachowywać. Ponieważ ta większość pisowska jest naprawdę nieduża, bo to jest jeden głos, plus te takie, nazwałbym to phishingiem, czyli tacy złowieni jednorazowo pojedynczy posłowie, którzy mogą dać tę większość o kilka mandatów, a nie o jeden, to zadaniem opozycji w takiej sytuacji jest być zawsze w komplecie na sali i zgłaszać różne wnioski. I tak dzisiaj się stało. I to państwo wiecie, że ja jakoś tak dosyć rzadko chwalę opozycję, ale dzisiaj pochwalę. Euforia oczywiście była i ona była... Powiem ci tak, ja w momencie, kiedy rzecz się działa, kiedy pani Witek powiedziała, że teraz przerwa, bo ona musi pomyśleć, przerzuciłem na kanał, wiesz który, ten taki, z którego można się dowiedzieć, co oni myślą. I muszę ci powiedzieć, że przez godzinę na TVP Info wysłuchałem komentarzy, no przede wszystkim Miłosza Kłeczka, który jak wiadomo jest specjalistą od Sejmu w tamtym kanale, ale wysłuchałem także jednego z braci Karnowskich, przepraszam, nie powiem którego, bo gdzieś ten pasek ucieka. Wysłuchałem jeszcze kilku komentatorów, którzy byli po prostu załamani tym, że głosowanie, że cała sprawa będzie przełożona na wrzesień, więc oni już byli w momencie, w którym przyjęli do wiadomości, że przegrali to głosowanie. Natomiast przedłużająca się przerwa dawała do myślenia, że tam ci geniusze, te tęgie mózgi, myślą, co z tym fantem zrobić. Oczywiście rozwiązanie nasuwało się od razu, a mianowicie to, które zastosowali reasumpcja i od razu było wiadomo, że jest to absolutne nadużycie tej instytucji. Reasumpcja jest trybem przewidzianym dla głosowań, których wyniku nie da się ustalić. No to tutaj był wynik ustalony ponad wszelką miarę. Reasumpcja powinna się odbyć wtedy, kiedy nie maszyna do głosowania się popsuje. Nic takiego nie było. Nam podano jako podstawę reasumpcji to, że pani marszałek Witek samokrytycznie przyznała, że jest mało inteligentna i nie wie, co mówi, no bo mniej więcej tak brzmiało uzasadnienie reasumpcji, że ona przeprasza, że to jest jej błąd, że ona tak powiedziała, że sama nie rozumiała, co powiedziała i jaki termin wyznaczyła. No, z akcentem zabawnym, bo to jednak w każdej tragedii są akcenty komiczne. Kiedy słyszę panią marszałek Witek, która mówi z taką emfazą, z takim wielkim przekonaniem, że ona zapytała pięciu prawników, ona kilkukrotnie powtórzyła, że po pięciu prawników powiedziało jej, że może być reasumpcja w tej sytuacji, to ja niestety przestałem się skupiać na sprawie, a zacząłem się zastanawiać, a dlaczego nie trzech albo siedmiu, nie? I to jest taki problem, z którym pani marszałek Witek mnie zostawiła. Natomiast my chyba musimy się przyzwyczaić do takich sytuacji. Bo jeżeli w opozycji nie nastąpi jakieś rozprzężenie, a mam nadzieję, że nie, bo to zupełnie dobrze wygląda, to możemy mieć dużo takich głosowań, które gdzieś tam jednym, dwoma głosami uda się wygrać i możemy mieć w tych ważniejszych sprawach dużo reasumpcji. Przy czym to też trzeba pamiętać o tym, że każda tego typu decyzja,
która jest podejmowana w sposób wątpliwy prawnie, może być z czasem podważana, nawet jeżeli pani marszałek Witek pięciu prawników powiedziało, że wszystko jest dobrze. Pięciu, fantastycznie. Piątka, magiczna liczba, ale muszę cię zaskoczyć, ja również słuchałem tego info, bo starałem się jeszcze, miałem nadzieję, że pewne rozstrzygnięcia będą i zauważyłem jedną ciekawą rzecz w narracji. Akurat tu konkretnie wskażę Sakiewicza, redaktora Gazety Polskiej, to jest ironia chyba, który bardzo ostro atakował Konfederację, która przyłożyła do tego wyniku rękę. I to też wskazuje na to, że będziemy mieli wobec odejścia Jarosława Gowina nowe pola konfliktu w ramach samej koalicji. Bo jeżeli odpada ten Gowin, na którego zawsze można było wszystko zwalać, to pojawia się nowy problem i tym problemem jest Zbigniew Ziobro oraz zagrożenie, jakie może Konfederacja stanowić dla twardego elektoratu PiS-u, który sam PiS jednak w jego twardych przekonaniach tylko utwardza. Czy ty, Ale tu tych problemów będzie wbrew pozorom dużo więcej. Będą te problemy, o których ty mówisz, ale dzisiejsze głosowania pokazały, że ten sojusz z Kukizem to także jest źródło problemów. No, ptaszki ćwierkają, że ceną za głosowanie inaczej niż za pierwszym razem po reasumpcji jest to, że wicemarszałkiem Sejmu przestanie być Zgorzelski z PSL-u, a zastąpi go ktoś od Kukiza. Na razie bez nazwiska. Co to może oznaczać? Przy każdym głosowaniu można podbić stawkę. No, tam idzie handel, tam idzie czysta, żywa korupcja i powiedzmy na potrzeby tej dyskusji, wyobraźmy sobie, że ty jesteś Jarosławem Kaczyńskim, a ja jestem takim posłem jakimś niezrzeszonym, luźnym elektronem i ty przychodzisz do mnie i mówisz, mój drogi, dwie spółki Skarbu Państwa i głosuj tak, a tak. Ja mówię, okej, deal. Ale za pół godziny jest następne głosowanie i ty do mnie przychodzisz i mówisz, no to co, zagłosujesz z nami? Nie. Teraz to już cztery spółki Skarbu Państwa. I mam wrażenie, że dzisiaj taki targ się odbył z Kukizem, który oczywiście miał już obiecane, co miał mieć obiecane, natomiast no, wziął i podbił stawkę, wykorzystał okazję, żeby podbić stawkę i to będzie dotyczyło tak, że tam jest taka dwójka niezrzeszonych, ja ich nazwisk w tej chwili nie powiem, którzy za każdym razem będą kaptowani. Wiesz, to głosowanie transakcyjne, tak jest, ta większość transakcyjna, ona jest po prostu strasznie kosztowna i oczywiście ona kosztuje przede wszystkim z naszych kieszeni, bo to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński tam cokolwiek swojego da, nawet pokoju nie wynajmie w tym swoim pałacu żoliborskim, daje to wszystko z naszych podatków, daje to wszystko z naszego majątku, ale to jest jednak ciężka sprawa, bo staje się, że trzeba będzie tych spółek trochę stworzyć, bo może się okazać, że na dzisiaj jest za mało. Zresztą nie pamiętam, wczoraj czy przedwczoraj czytałem o spółce, która zgodnie z kodeksem handlowym i własnym statutem powinna mieć 5 członków Rady Nadzorczej, a ma 7, bo się nie zmieścili wszyscy ci, co powinni być. No, i jest pewien problem, to, co z tym zrobić. No. Tak, też o tym, jeszcze zaraz sobie pewnie przypomnę nazwę tej spółki, ale chciałem jeszcze wrócić do tych kosztów, bo ty musiałeś śledzić, żeby być gotowym do rozmowy, to co się dzieje na Wiejskiej w Sejmie, a tak się akurat złożyło, że my właśnie rozmawialiśmy o cenie tych poszczególnych, jak ty to powiedziałeś, phishingowanych posłów. Czyli to nie tylko jest takie proste i namawiam też ludzi do tego, żeby wysilali swoją wyobraźnię. To nie tylko chodzi o transakcje finansowe, czyli nie wiem, zatrudnimy dziadka, wujka, a poza tym przy kolejnym głosowaniu to jeszcze wujka i ciotkę dziadka, tylko to są różne cele i różne stawki i różne rzeczy, pozornie nawet mniej kosztowne, mogą demokrację kosztować dużo
więcej. I tutaj podawałem przykład posła Czartoryskiego, Arkadiusza, który odszedł z PiSu i długo o tym rozmawialiśmy z naszymi widzami. Odszedł z PiSu, a był zamieszany, był obiektem zainteresowania CBA w związku z inwestycją w elektrownię Ostrołęka 2, gdzie utopiliśmy olbrzymie pieniądze, tam ponad miliard złotych poszedł w piach. Znam ten przypadek i częściowo słyszałem o to, o czym rozmawialiście. No właśnie. I to o to mi chodzi, bo mamy teraz kolejne pole, o którego skomentowanie chciałem cię poprosić, bo jak pamiętamy ostatnie głosowania niektóre w Sejmie, to tam zachowanie posłów Konfederacji było niejednoznaczne, nazwijmy, przy okazji na przykład kandydatury Wiącka, kiedy po raz pierwszy upadła i tak dalej, i tak dalej. A Konfederacja to jest jednak ugrupowanie, które mimo, że ma posłów bardzo oryginalnych i prezentujących poglądy od sasa do lasa, to jedno na pewno ich łączy. Jest to najbardziej prorosyjskie ugrupowanie w polskim Sejmie, czy deklaratywnie, czy realnie. Nie ma konkurencji. Jeżeli będzie musiał Jarosław Kaczyński poszukiwać brakujących głosów, to już ma niedużo rezerwuarów w Sejmie. Znaczy nie da rady sięgnąć po lewicę, to nie jest przykład, bo lewica jest gotowa za Polskim Ładem i oczywiście może szukać w różnych pojedynczych głosowaniach, ale do takiego core politycznego programu swojego, prawicowego, ksenofobicznego, homofobicznego, może szukać właśnie głosów w Konfederacji. Czy ty widzisz to zagrożenie i czy to pobudza twoją wyobraźnię, tak jak pobudziło tych, którzy 8 gwiazdek, znane hasło, rozwinęli do 8 gwiazdek i Konfederację? Wiesz, tu ja bym postawił trochę znak zapytania przy tej tezie, o której mówisz, że Konfederacja jest najbardziej prorosyjska, bo w tej chwili w Polsce jest bardzo duża konkurencja, jeśli chodzi o ten przedział i być może deklaratywnie jest taka mocno prorosyjska, natomiast w słowach. Natomiast w czynach, to myślę, o tym też rozmawialiśmy, myślę, że PiS-em tutaj nikt nie wygra tej konkurencji, tylko że to są pewne procesy złożone, wiesz, bo Konfederacja cały czas uważa PiS za swojego naturalnego przeciwnika, jako swój rezerwuar ewentualnych dodatkowych głosów. Zauważ jeszcze, że Konfederacja zanotowała dosyć duży spadek poparcia. W sondażach Konfederacja jest na progu 5%. Mimo że przez ostatnie 2 lata, to zawsze tam była między 9 a 12% w zależności od sondażu. Więc oni także myślą, jestem o tym przekonany, że oni także myślą nad jakąś taką linią narracyjną, która pozwoli im wrócić w okolice 10% co najmniej. No, oczywiście plany mogą być głębsze, ale mówimy o tych takich realnych. Nie sądzę, żeby w wątku prorosyjskim udział bądź nie Konfederacji w rządzeniu z PiS-em cokolwiek zmieniał. PiS jest partią kompletnie przestawioną na tory prorosyjskie i to jest partia, która przez wiele lat udawała, a w tej chwili przestała udawać, więc już to nawet szkoda dyskutować. Ci, którzy oglądają mój program, pewnie będą zaskoczeni moim stwierdzeniem, że rządzą nami niemoralni, źli, pozbawieni wszelkich podstawowych zasad lojalności wobec własnego państwa ludzie. To są po prostu źli ludzie, to są niemoralni, cyniczni ludzie. I to, co się dzieje, to jest, służy tylko i wyłącznie władzy, a ta władza służy tylko i wyłącznie wyprowadzeniu Polski z jednej strefy cywilizacyjnej do innej, no do tej innej, w której już bardzo mocno jesteśmy w dużej mierze. I sama ta rozgrywka partyjna, ona mnie w ogóle nie dziwi, bo jeżeli spojrzysz na to syntetycznie, to czym jesteś zaskoczony? Prorosyjskością kukizowców?
No przecież byłeś jednym z tych, co pisali o tym, jak ta formacja pojawiła się gdzieś, tak, i zaczęła się wykluwać. Prorosyjskością Konfederacji, no nie żartujmy, prorosyjskością PiSu, no my w tym gronie akurat zaskoczeni jakoś szczególnie nie jesteśmy, ale w tym kontekście ja bym chciał nawiązać do tego, co mówiłeś, zanim już wszedłem na antenę, o policji, kiedy mówiłeś o pewnym przyzwoleniu społecznym, o pewnej atmosferze. To jest zjawisko dużo szersze. To znaczy my w sensie my Polacy, no bo nie my tutaj i nie państwo na czacie, ale my dajemy przyzwolenie. Dajemy przyzwolenie na brutalność policji, bo tak naprawdę ona się dzieje. I nic dalej, mówiłeś o pałce teleskopowej, o nieumiejętności, zresztą no, wszyscy widzieliśmy tą interwencję w Lubinie, no, złamanie wszelkich zasad, jakie policjantów, ale jest na to przyzwolenie. Jest na to przyzwolenie komendanta powiatowego, wojewódzkiego, głównego, a komendant główny ma jeszcze przyzwolenie władz. To samo się dzieje w tej chwili w Sejmie. Zobacz, przecież w Sejmie jest procedowana ustawa, która jest ukształtowana tylko i wyłącznie pod kątem zaszkodzenia jednemu medium, jednemu bardzo konkretnemu. A ja z uporem maniaka przypominam, że 20 lat temu mieliśmy taki sam przypadek. Otóż była taka ustawa z lub czasopisma, która była ukierunkowana na to, żeby dać fory bądź zaszkodzić konkretnemu medium. Ponieważ wtedy nie było przyzwolenia społecznego na takie rzeczy, to przecież to wywróciło system polityczny. To zmiotło ze sceny politycznej SLD, które do dzisiaj nie potrafi się podnieść. Oczywiście nie w miesiąc, nie w tydzień, ale z czasem wywróciło układ polityczny. W tej chwili my dyskutujemy o tym, jak ta ustawa jest procedowana i jak ona za chwilę będzie przyjmowana. Wtedy się skończyło komisją śledczą i przeszło to do historii jako afera Rywina. My daliśmy gdzieś społecznie przyzwolenie na te reasumpcje. Przecież to nie jest pierwszy przypadek, że musimy powtórzyć, bo przegramy. To wynika gdzieś i my dajemy, jeszcze raz powtarzam, mówię o Polakach w swojej masie, tych mniej więcej 35 milionów ludzi, którzy mieszkają w Polsce, dajemy przyzwolenie na przenoszenie Polski na wschód. No, dajemy przyzwolenie choćby przez to, że przegrywamy wybory, akceptujemy te przegrane, udajemy, bo przecież to jest swego rodzaju hipokryzja, że my udajemy, że mamy jakąś demokrację w Polsce, tak? No owszem, my mamy pewną fasadę demokratyczną, natomiast zasad demokracji, wartości demokracji i ducha demokracji to my już od dawna nie mamy. No też o tym pozwoliłem sobie dzisiaj powiedzieć parę słów w kontekście rozwoju Resetu Obywatelskiego, ale też o tym, czym dla mnie jest Reset Obywatelski i dlaczego Reset Społeczeństwa Obywatelskiego jest moim zdaniem konieczny, więc cieszę się, że do tego nawiązałeś, ale chciałem też kończąc tę dzisiejszą naszą rozmowę spytać ciebie o to, czy ty masz jakąś opinię, czy swoją własną teorię na temat tego, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość decyduje się na konfrontację z TVN-em akurat teraz. I żeby było to jasne, ja już podzieliłem się z pewną swoją, powiedzmy pewnym swoim podejrzeniem, że i będę do tego wracał, choćby po to, żeby zweryfikować moją tezę negatywnie, bo jednak jakby na to nie patrzeć, te działania w stosunku do TVN-u mają konsekwencje dużo szersze, mają konsekwencje na relacje polsko-amerykańskie. I jednocześnie niemal pojawiają się jasne nawoływania, deklaracje do tego, żeby dyskutować o polexicie. Czy ty tutaj widzisz jakąś zbieżność? Jeśli nie, to czy widzisz jakiekolwiek inne uzasadnienie, dlaczego teraz?
To już odpowiadam. Najpierw Waldkowi, który się domaga odpowiedzi na pytanie, dlaczego opozycja przy głosowaniu nad reasumpcją nie zerwała kworum. Nie było takiej możliwości. Przypomnę, że tam za reasumpcją było 231 posłów, czyli nie dałoby się zerwać kworum, bo musiałoby być ich poniżej 230, więc byłoby to nieskuteczne. Ja ci powiem tak, moim zdaniem oni to robią, to są dwie przyczyny. Jedna przyczyna, nad którą ja się nie będę rozwodził, bo ja sam nie lubię psychologizowania i uciekam od tego, ale uważam, że Jarosław Kaczyński przestał panować nad swoimi obsesjami. I to już jakiś czas temu. Ale to jest mniejszy powód. Jest ważniejszy powód, a mianowicie taki, że oni czują, że przegrywają. Oni czują, że są w mniejszości. I to jest zjawisko w socjologii wielokrotnie i bardzo dobrze opisane. Taka przegrywająca mniejszość staje się bardzo aktywna i staje się bardzo agresywna. I to, bo żyją w takim poczuciu ostatniej szansy, że już być może nie będzie okazji, żeby przywalić w TVN. Już być może nie będzie okazji, żeby przeprowadzić tę jakąś chorą rewolucję społeczną, społeczno-polityczną, którą gdzieś tam w głowie ma Kaczyński i jego akolici. Więc moim zdaniem to wszystko wynika z tego, że oni się poczuli słabsi, bo dokąd czuli się mocniejsi, to jeszcze planowali jakiś timing, jakiś terminarz swoich działań. W tej chwili oni wiedzą, że to mogą być ostatnie szanse i oni też wiedzą, że jest coś takiego jak fakty dokonane. Czyli jeżeli oni dzisiaj będą w stanie popsuć nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to odbudowa tych stosunków będzie trwała 10 lat i będzie strasznie trudna. Odbudowa tego, co oni są w stanie popsuć w miesiąc czy w tydzień. I tak po kolei. I oni wiedzą, że jeżeli my się przesuniemy w stronę polexitu, to powrót do Europy będzie bardzo trudny. Popatrz, masz w tej chwili sytuację w Szkocji. Szkocja, która chce się wybić na niepodległość, wrócić do Unii Europejskiej, będzie musiała przejść cały cykl akcesyjny, co nie oznacza, że Szkocja, która jeszcze rok temu była w Europie, za rok będzie mogła znaleźć się w Europie przy tym dobrym układzie. I wiesz, poza samą deklaracją wchodzimy w Unię, to jest jeszcze kwestia partycypacji w konkretnych projektach unijnych, z których wypadamy. Czyli nasze więzi z Europą się rwą, są coraz słabsze i ci źli, jeszcze raz powiem, źli, niemoralni, cyniczni ludzie, ludzie, których działalność jest, ja oceniam, jako stuprocentową antypolską, stuprocentowo niezgodną z polską racją stanu, oni jak najwięcej tego zła chcą zrobić, bo mają poczucie, że słabną i być może w niedługiej perspektywie nie będą mieli okazji czynić zła. To jest odwrotna, to jest dużo gorsza sytuacja niż z pospolitym przestępcą, bo pospolity przestępca, kiedy wie, że wokół niego się zagęszcza i może być złapany, to on przeważnie stara się wyciszyć. Natomiast w polityce, w tego typu działalności społecznej, jak oni wiedzą, że to może być ostatnia chwila, to jeszcze rzutem na taśmę chcą jak najwięcej tych swoich chorych wizji przeprowadzić, nawet z poczuciem, że jak przegrają, to jednak to dziedzictwo zła po nich zostanie, ten bagaż zła będzie na naszych barkach, nie na ich przecież, tylko na naszych wszystkich i że bardzo trudno będzie odbudować i kapitał zaufania we współpracy z państwami Unii Europejskiej i z Unią jako taką i kapitał zaufania we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No, to naprawdę bardzo długo będzie trwało odkręcanie tego, co jest teraz, a oni jeszcze mogą popsuć. Tak. No to jest bardzo dobry ostatni element w naszym programie i ostatni akt, z którego z jednej strony możemy czerpać lęk, trwogę i obawy, a z drugiej strony nadzieję. Lęk dlatego, że może być jeszcze gorzej, a nadzieję dlatego, że oni czują, że jednak już ich pozycja nie jest aż tak silna, a to też jednak może motywować do kolejnych protestów i wracać przede wszystkim już na koniec chciałbym ciebie poprosić, żebyś rozwinął jeszcze tą swoją myśl o opozycji po to, żeby było nieco jaśniej zakończone
akcentem pozytywnym i dającym nadzieję. Ty chwalisz bardzo opozycję za dzisiejsze postępowanie. Czy myślisz, że to może być jakiś taki game changer w tym sensie, że opozycja rzeczywiście nie zajmuje się już samą sobą? Pięknym przykładem były zeszłoroczne podwyżki, jak dała się wpuścić, nakręcić, i też głosowania przy KPO, kiedy SLD zawarła akt, zawarła pewną umowę z PiS-em, no, stawiając w trudnej sytuacji Platformę. Czy ty uważasz, że na naszych oczach tutaj może dojść do jakiejś zmiany w myśleniu opozycji? A jeśli tak, to dlaczego by to było korzystne? Wiesz, jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak mawia stare przysłowie, więc ja nie odważę się postawić tezy, że dziś się coś zmieniło. Ja mogę mieć nadzieję. Wiesz, bo tak jak ganiłem w bardzo ostrych słowach opozycję, na przykład za to, że nie była w stanie uczestniczyć w sprawozdaniach Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, bo były w piątek. I wszyscy już musieli sobie pojechać na weekend, tak? Ileś takich sytuacji było, w których ostro krytykowałem opozycję, to właśnie dzisiaj pokazała, że jest w stanie, robić to, co w mojej ocenie w tej sytuacji powinna robić, czyli szukać małych sukcesów. I jednocześnie dostała, bo to były trzy głosowania wygrane, no to jedno z reasumpcją, więc przegrane, ale trzy głosowania wygrane, czyli też, co dla nich pewnie jest ważne psychicznie, złapali pewne poczucie sprawczości. Bo ja, wiesz, już tak po ludzku staram się ich rozumieć, siedzą na tej sali, jakby nie głosowali, zawsze przegrają. No to może być tak, że człowiekowi tam jakieś dopada go zniechęcenie, depresja i mu się nie chce. A tu, proszę bardzo, to jednak jest skuteczne. Ta presja ma sens. To pilnowanie guzika ma sens. To chodzenie po schodach zamiast jazda windą, żeby się nie zaciąć i tym podobne, ma sens. Wiesz, taką opozycję chciałbym widzieć, która jest w stanie ileś małych sukcesów odnieść, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze i dla opozycji, i dla przyszłych wyborów, to jest to kwestia mobilizacji. Wyborów, ja to powtarzam do znudzenia, wyborów nie wygrywa się odbierając zwolenników drugiej partii. Wybory wygrywa się mobilizując swoich zwolenników i demobilizując tamtych. I chodzi o to, żeby w dniu wyboru zwolennicy opozycji różnych barw byli maksymalnie zmobilizowani, bo prawda jest taka, że przy tym, co obserwujemy w wykonaniu ludzi z PiS-u, naprawdę trzeba wygrać bardzo pokaźną liczbą głosów, bo jeżeli wygrana opozycji będzie się opierała na 10 tysiącach głosów czy 50 tysiącach głosów w skali kraju, to oni to sfałszują. Więc to musi być milion głosów więcej, żeby oni nie byli w stanie tego sfałszować. I to jest recepta, mobilizacja jest receptą na wygraną. Po to, żebyśmy my byli zmobilizowani, my wyborcy, muszą świecić przykładem posłowie opozycji, posłanki, posłowie opozycji. Oni muszą być stuprocentowo zmobilizowani i codziennie nam pokazywać, że są zmobilizowani, że PiS ma kogo się bać i że PiS ma z kim przegrać. Wtedy i my będziemy zmobilizowani. Mam nadzieję, że odzyskałeś łączność. No i do tego wszystkich was zachęcam. Tak, oczywiście, odzyskamy. Liczy się konsekwencja w działaniu. I tym tak właśnie jest. Przekazem chciałem się z Państwem pożegnać. Naszym gościem był Marcin Kowaliński, redaktor naczelny. Dziękuję. Pewnie raz, jeszcze długa noc Państwu przed nami. Jutro kolejne audycje w Resecie. Ja też pozwolę sobie. Pozwolę sobie Państwa zaprosić na piątek. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy, drodzy Państwo. Reset Obywatelski.